Elu, wina widzowie, słuchajcie. Wiem, poprzednie odcinki to były takie urywki z tego, co zrobiłem. I właśnie, patrzcie to, postacie. Tu mam, daj wyzwanie jakieś niezaliczone, co mnie martwi, ale patrzcie to. Właśnie. 5 na 6, a wszystko mam multum. No nie? Zwłaszcza badawczy obrzyb. Tak, trochę polatałem. Teraz wam pokażę wszystko, co mam. Zacznijmy od DLC. 98% fabuły skończone, bo te 2% no to już jest ostatnia ten. Polatałem 5 godzin, kurde, załatwiłem. No to tak. Fiska załatwiliśmy na samym początku. Tombstone'a załatwiłem tam w poprzednich odcinkach, coś takiego. Martina pokonałem niedawno, Normana jeszcze nie, Shockera już dawno. Skorpiona tak, Rhino tak, Elektro tak, Vulture tak, Mr. Negative, czyli Martin i tak. Taskmastera też pokonałem i jeszcze tylko Dr. Octavius. Tak to wygląda. No. Aj. No to mogłem zrobić. Nie wiedziałem, dobra. Kolekcje, no to mamy te zasoby, tak one wyglądają. Plecaki, mam wszystko z plecaków. Tylko fakty z J. Jonah Jameson mam 60, nagrania dźwiękowe 14 i gadżety mam tyle. Te gazety z Daily Bugle, no. Mam... Jak 24 na 24, co? Nie mam wszystkich gazet, tak czy siak misje, no to ostatnia umiejętności, wszystko mam odlokowane na 100. Gadżet nie mam tylko tego, bo nie mam wyzwań, nie mam tego, bo nie mam wyzwań, no i tak to wygląda. Kostiumy, tak to wygląda, też nie mam wszystkiego kupionego, no i tak samo w kostiumach, też nie mam wszystkiego kupionego. Bardzo mi się podoba ten strój, ale chyba zakończymy tym strojem naszą fabułę. Już chyba nigdy nie grałem tym, nie mam, zostawmy go. Dobra. Myślę, że może się przydać bardziej tarcza obronna. Sieć to i to. Dobra. Myślę, że jestem gotowy. Mapa, jak też widzicie, cała 100%. Tu patrzcie, nie? Wszędzie 100%. Harlem 100%, Upper West Side 100%, Central Park 100%, Upper East Side 100%, Midtown 100%, Hell Kitchen 100%, Greenwich 100%, Chinatown 100% i dzielnica finansowa 100%, czyli Wall Street. A my lecimy do Octavius Industries zniszczyć Octo i skończyć tę grę. Oczywiście jeszcze DC będę przechodził wszystkie, tak, wszystkie. Chyba, że się tak... A, chwila. Chwila. Jeszcze chcę jedną rzecz zobaczyć. Chciałem powchodzić do miejsc, takich właśnie jak mój dom i Fist, i zobaczyć, czy jeszcze tam czegoś nie ma. Wiecie, przed zakończeniem gry, skromnie, nie mogę wejść do mojego domu. Czuję się zdyskryminowany, bo nie mogę się wbić do mojego domu. Dobra, jak mus to mus. Idziemy po Octo. Tu mogę zdobyć pewnie więcej żetonów. Dlatego teraz mam taką chodę. Wybierz się tam, no. What the fuck? Możesz mnie tam przetapać, dziękuję. Przetelepatiować. Okej, okay, I'm ready. Twoja ostatnia szansa na lepszej umiejętności. Jestem ulepszony już na maksa, serio. Więcej być nie mogę ulepszony. O! O! Co jest? Czemu ten strój? Strój Spider. Nie gadaj. Czy Spidey robi swój lepszy strój? Albo lepszy utery? Cokolwiek.
Nie mam strój robi. Czy symbiontowy? Nie, nie symbiontowy, ale taki zły. O kurde. O kurde. Dobra, lecimy tym na koniec. Ale kozacki. Pozna prawdę, zanim pozbierają cię z chodnika. Powiedz im, co zrobiłeś! Ja... Nigdy! To, co masz, zbudowałeś na kłamstwach! Kłamstwach! Ale ładna animacja swoja. Ukradłeś mi firmę! Pomysły! Powiedz prawdę! Prawdę. Dobrze. Prawda jest taka, że tak naprawdę byłeś cokolwiek wart, pracując dla mnie! Prawda jest taka, że nie mogłeś się pogodzić z tym, że jestem lepszy! Jesteś nikim od to! Zawsze będziesz zerem! Fajnie. Teraz my wkraczamy. Już słyszałem, że nie zdążyłem. Ze mną powinieneś walczyć. Ale jak sądzę. Zostało mało czasu, proszę! Nie oddaj królowicy, dopóki Osborn nie zapłaci na swoje! Thank you.
właśnie, dosyć ostro. To już koniec! Octavius! Amazing Spider-Man 2. Nie mam web shooterów i spadłem. O, jest to. Wiedziałeś? Próbowałem cię ostrzec, Peter, ale nie słuchałeś! Wiedziałeś! Nie pozwolę ci wygrać! Oj. Jak niesamowity Spider-Man 2, 1, a nie 2, sorry. Octako jedyny się dowiedział, że ja jestem Peterem. Peter, bierz te surowice, no. Przetąd. Peter, traktowałem cię jak syna. Wiedziałem, że się ode mnie odwrócisz, tak jak cała reszta. Ja? Wrócę?
Ubóstwiałem cię, twój umysł, sumienie, chęć niesienia pomocy, to, że się nie poddawałeś! Bo ludzie tacy jak ty i ja mają powinność, mamy obowiązek wykorzystywać talent, żeby służyć innym. Nawet jeśli nas nie doceniają, musimy robić to, co najlepsze dla słabszych od nas. Bez względu na to, czy to rozumieją. Nie, mylisz się! Zawsze byłeś dla mnie wzorem! I wszystko przekreśliłeś! Czekaj, to ja mówię. Tak, oczywiście. Masz rację, Peter. Teraz to widzę. Interfejs neuronowy pomieszał mi w głowie. Ale naprawię to. Razem to naprawimy. Ty i ja. Jeśli mi pomożesz. Zrobię co w mojej mocy. Postaram się o najlepszą opiekę. Nie! Jeżeli mnie zamkną, zabiorą mi ramiona! Będę tkwił w tym bezużytecznym ciele! Proszę, Peter. Jeszcze ma jeden chip. Mówiłeś, że nie byłem sobą. Mówiłeś, że nigdy mnie nie opuścisz. Obiecałeś. Pamiętasz? I oczywiście możesz być spokojny, że nie zdradzę twojej tajemnicy. Zrób to, co uważasz za słuszne. Tylko to mu zostało. Nawet jeśli boli jak diabeł. Peter, dokąd idziesz? Peter! Peter! Przykre. No, a innego w sumie wyjścia Peter nie miał, nie? Jeszcze się nada. Musimy zużyć całość, żeby zrobić więcej dawek. Ile to potrwa? Godziny. Może dzień. A gdybyśmy kogoś teraz wyleczyli? Nie starczyłoby dla pozostałych. Dam ci chwilę. Kurwa. Będzie dobrze. Mam tu trutkę. Zdejmij tę maskę. Chcę zobaczyć twarz bratanka. Czyli May też wie. Wiedziałaś? Już od jakiegoś czasu. Nie chciałem cię martwić. Bałam się. Ale jestem z ciebie taka dumna. Ben też byłby dumny. Ocaliłeś tak wielu ludzi. Nie wiem, co mam zrobić. Wiesz, Peter. Zrób to.
znowu płacz. Ale dziwię się, że nie powiedziała tych słów May. Co odsuwałem i zasuwałem te krzesła, jak kolejni się dają. Czyli to się dzieje w 2018. To co teraz widzimy. Norman. Nie Norman? O kto? O kto jeszcze coś namiesza? O, 3 miesiące później. Jak? Hej, Mary Jane Watson, zastępca redaktora. Gratulacje! Wiedziałem, że się uda. A co u ciebie? Znalazłeś pracę? A, nie, ale... Zaraz przyjmę zamówienie, dziękuję. Właściwie to rozważam zmianę zawodu. Chyba zostanę szefem kuchni. Przepraszam, ale... jesteś naukowcem i to świetnym. Podczas ostatniego projektu stworzyłem potwora, który niemal zniszczył miasto, tak więc... No tak. W sumie... robisz obłędne kary z kurczakiem. To prawda, ale pierożki mi nie wychodzą. Wyjeżdżasz? A, moje nowe mieszkanie jeszcze nie jest gotowe, więc przez tydzień będę pomieszkiwał u Majewską. Albo... mógłbyś też mieszkać u mnie. No chyba, że nie chcesz. Nie, to znaczy tak. To znaczy nie, że nie chcę, w sensie, że chcę, ale... O ile ty chcesz. Zawsze tego chciałam, Pete. Ja też. O kurde. O kurde. Ja dobre napisy, co jest? Co jest? Ja przepraszam, ja sobie screeny porobię, ale... rozwaliło mnie to wszystko. Kurde. Rozwaliło mnie to. Dobra, pomijmy napisy. Nie jestem jakimś ekspertem, ale sęk w tym, jak ją zapraszasz. Za bardzo się stresuję. To gdzie chcesz to postawić? Może być tutaj. Dobra. 410. Słuchaj, Pete. No? Chciałem pogadać o czymś, czego nie mogę powiedzieć mamie. Co jest? No, dzieje się coś dziwnego z moim ciałem. A. Dojrzewasz. No wiesz, jesteś w takim wieku, że twoje ciało zaczyna się zmieniać, więc mogłeś zauważyć, że w pewnych miejscach na przykład... Nie, nie to. No i teraz nic nie słyszycie, no ja pierdzę. Wiesz co? Chyba lepiej będzie, jeśli ci pokażę. Nie, jest Spider-Man. Nie. Trochę dziwne, nie? Ale że Peter się nie zdziwił.
Czy ja wiem? Co jest? O kurna. Czyli możliwe, że jeszcze Peter będzie w grze o Milesie. O kurde. Ja, ale ta gra jest dobra. Tak się dobrze nie bawiłem jeszcze przy żadnej grze. O, norma. Tak, goblin, tak. Proszę. Bądź goblinem, stanie się goblinem. Właśnie, gdzie jest Harry? Bo do tej pory go nie ma. Tam, w tej zamkniętej komorze pewnie będzie strój goblina. Mówię. Na pewno. Tak! Widziałem! Ohohoho! Czy to jest Harry? Będę szukał dalej. Znajdę. Harry i Venom? Kocham cię, synu. Co? Ja tego nic nie widziałem. To jest wszystko moja reakcja na żywo. O kurde. What? Decydująca rozgrywka, rozdział trzeci ukończony. Ale... Co? I co mi mówisz, że już nie będę mógł grać? Udało ci się ukończyć główną linię fabularną, ale przygoda trwa. Możesz teraz zmieniać porę dnia w stacjach badawczych. Możesz również zacząć nową przygodę na najwyższym poziomie trudności lub rozpocząć nową grę plus. Powodzenia bohaterze. Co jest? O, kostium Anti-Octavius. What? Chwila. Czekaj, wróćmy. Czekaj. Mi się wszystko teraz zakopuje. No ile mamy kostiumów? Boże, chwila. Główna fabuła jest 100% end. Teraz bym się wziął za Felicię, potem bym się wziął za tego... Nie wiem, to. I potem za Silver Link. Kostiumy. O! Dobre, a to? Dobra, zobaczmy strzał. Ja nie mogę! Jest Anti-Octavius. Gadki. Boże, nie mogę sobie... O! Czemu tam... Nie, na czerwono. Czy to jeszcze nie koniec? Wróciłem! Ten wypadek kiepsko wygląda, aby nikt nie ucierpiał. Yuri, wróciłaś! Co z twoją mamą? To co, wybierzesz się na te wakacje? Odbiło mi. Nie mam na to czasu. Apokalipsa odwołana, to oznacza, że w mieście jest co sprzątać. Uciekinierzy Drajce. Słyszałam też, że ludzie Pitka planują wrócić do gry. To chyba poważna robota, ale damy radę. Nie, syn. Tak trudnemu zadaniu podała tylko... Fajny skop. W końcu to powiedziałem. Teraz będę takie poboczne zadania robił. Dobra, ludziom nic nie grozi. Lepiej się usunę, żeby mogli wejść fachowcy.
nie mogę, że to już jest koniec, no. Kurde. Dobra, jeśli chcecie rozpocząć DLC, piszcie w komentarzach, stawiacie łapki w górę. Się mega cieszę, mega jaram i mój mózg jest zupełnie zniszczony, więc do zobaczenia w następnym odcinku. No i... zobaczmy, czy jest 100%. Jest. A za chwila. Pierwszy save jest 28%. I to jest z dnia, kiedy rozpocząłem, czyli z... zacząłem 2 marca, skończyłem 31 marca. Prawie miesiąc. Bardzo się cieszę, bardzo się jaram. Dziękuję, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pamiętajcie, łapki i komentarz, jeśli chcecie. Jeśli chcecie. Jeśli chcecie. A moje uszy. Jeśli chcecie, kolejny odcinek Eluvina.